Jeżeli można, może rozpoczynając krótkie przedstawienie tego, co w edukacji się z tym tematem łączy, powiem, że my również zastanawialiśmy się nad problemem praw autorskich bardzo poważnie. Sformułowaliśmy prawo dopuszczające podręczniki w wersji elektronicznej, dające taką możliwość dopuszczania podręczników. Również upowszechniamy szereg materiałów edukacyjnych w internecie i radzimy sobie z tym problemem w taki sposób. Mamy na przykład w tej chwili taką stronę internetową adresowaną głównie do nauczycieli, choć nie tylko, o roku historii najnowszej, gdzie każdy nauczyciel może skorzystać z materiałów edukacyjnych dotyczących właśnie opowiadania o historii najnowszej na różne tematy dla różnych grup wiekowych. Robi się bardzo bogata baza materiałów, ale ta strona jest prowadzona w ten sposób, że mamy partnerów projektu. Jest szereg organizacji, instytucji i publicznych, i niepublicznych, które zgłosiły swoją chęć dzielenia się swoimi materiałami. I formuła portalu jest taka, że każdy nauczyciel może dowolne rzeczy robić z tymi materiałami na użytek własnej lekcji, czyli pobierać, przetwarzać, wykorzystywać, ale na lekcji. Natomiast jasno jest napisane, kto ma prawa autorskie do tego materiału, czyli konkretna organizacja czy instytucja, która je zamieszcza, czyli nie można w oparciu o te materiały napisać własnego podręcznika, bo byłoby to złamanie praw autorskich. Przecież proszę Państwa, możemy równie dobrze dopuścić się plagiatu, jeżeli chodzi o publikację drukowaną. To nie tylko, może jest łatwiej technicznie, ale plagiat jest możliwy zawsze i kradzież jest możliwa wszędzie i tak samo z mocy prawa jest ścigana kradzież internetowa jak każda inna. I tu, jeżeli jest jasno napisane, że te materiały edukacyjne są własnością, nie wiem, instytucji, która no, poniosła pewne koszty w wyprodukowaniu ich i chce się nieodpłatnie podzielić z nauczycielem, to tego typu formuła, że tak powiem, budowania zasobów internetowych materiałów edukacyjnych, to jest to, co w tej chwili próbujemy proponować i będziemy to rozbudowywać i poszerzać w oparciu też o projekty z środków unijnych. Takie mamy zamierzenie. Patrząc na inne materiały, które również upowszechniamy, bo była mowa o upowszechnianiu efektów różnego rodzaju projektów. Na przykład rozporządzenie o podstawie programowej, podstawa programowa, różne porady dla nauczycieli, materiały informacyjne, jak z niej korzystać. Zostało to wszystko przygotowane przy pomocy projektu z funduszy unijnych i jest to również wszystko zarówno w formie drukowanej, rozesłane do szkół, jak i zamieszczone w internecie. Każdy nauczyciel z tych materiałów może korzystać, również z porad ekspertów. Również w drodze konkursu ogłosiliśmy na razie, jest rozstrzygnięty konkurs na programy do wychowania przedszkolnego. Efekty tego projektu też są upowszechnione w internecie. Każdy nauczyciel edukacji przedszkolnej może sobie w dowolny sposób pobrać i przetwarzać, jako takie były warunki konkursu, że do dowolnego przetwarzania przez nauczyciela i chcemy w tym roku ogłosić kolejne konkursy również na programy nauczycielskie dostosowane do nowej podstawy programowej, żeby właśnie upowszechniać, poszerzać bazę zasobów dla nauczycieli. Mamy już w tej chwili portal adresowany do szkół za granicą, gdzie się uczy dzieci polskiego za granicą w różnych formach. Również z materiałów edukacyjnych tam zamieszczanych będą mogli korzystać rodzice. W tej chwili jako pilotaż ruszyła forma takiego nauczania przez internet i właśnie do obywateli naszych za granicą też chcemy poszerzać materiały edukacyjne. Powstała baza materiałów edukacyjnych elektronicznych adresowana do niewidomych i słabowidzących. Też jest pełna baza podręczników, które sobie można pobierać i drukować, ale pod warunkiem, że się zaloguje, podając dziecko, które z tego korzysta, czyli do konkretnej grupy adresowej akurat jest to dla niewidomych zaadresowane. Także tego typu materiały staramy się zamieszczać. Przygotowaliśmy też w ramach projektu taki cały poradnik, jak pracować z dziećmi o różnego rodzaju specjalnych potrzebach edukacyjnych, też zarówno trafiający do każdej szkoły, jak i zamieszczony w internecie. To są kwestie konkretnych materiałów. Przygotowywana jest również przez projekt europejski baza badań edukacyjnych. Jakie badania są prowadzone w dziedzinie edukacji? W ciągu kilku lat ma powstać taki cały portal zbierający te dane, żeby też no, dla rozwoju systemu edukacji
mogło się to przyczyniać. To są kwestie zasobów edukacyjnych. Natomiast trzeba powiedzieć jeszcze o rozwiązaniach, które mogą pomóc zarządzać edukacją, bo tu się zbliżamy do tematu też nieraz podnoszonego e-administracji, tak można powiedzieć szeroko tu, który się też staramy z nim tu, z tymi zadaniami edukacyjnymi wpisać. Dopuściliśmy już prawną możliwość zamiast papierowej dokumentacji szkolnej prowadzenia elektronicznego dziennika i różnego rodzaju dokumentacja szkolna będzie mogła być prowadzona również wyłącznie elektronicznie, tak będziemy stopniowo te nasze prawo zmieniać. W tej chwili przygotowane są założenia do ustawy o tak zwanym systemie informacji oświatowej. Mamy taki system informacji oświatowej, tyle tylko, że dość no, funkcjonujący w obecnej sytuacji, można powiedzieć, archaicznie, technologicznie. Było to nowoczesne rozwiązanie, pewnie przed 10 lat, jak nad tym myślano, wtedy było nowoczesne. Teraz mamy taki kłopot, że na bieżąco nie wiemy, ilu mamy uczniów, ile mamy szkół, ilu mamy nauczycieli, jakie mają kwalifikacje, osiągnięcia, wyniki. Prosta rzecz, wydaje się, ministerstwo powinno to wiedzieć. My nie wiemy. Dane, które mamy, no najczęściej są świeże sprzed roku, tak można powiedzieć, bo taka jest formuła zbierania danych w systemie edukacji. Próbujemy to zmienić na technologię taką online, że każdego dnia na bieżąco uczeń odchodzi ze szkoły, nauczyciel odchodzi ze szkoły, my go wyrejestrowujemy z systemu, przenosimy do innej szkoły, czyli żeśmy na bieżąco wiedzieli, można powiedzieć obrazowo, ilu tych uczniów i nauczycieli jest, żebyśmy również wiedzieli, jakie są wyniki edukacyjne, jakie nakłady na edukację, jaka jest efektywność w poszczególnych szkołach działań i tak dalej. I jednocześnie konstrukcja tego systemu jest tak pomyślana, że bezpośredni dostęp do danych osobowych będzie miał ten, co ma dotychczas, czyli ten, co ucznia uczy, ocenia, zatrudnia nauczyciela, czyli administratorem tych danych osobowych ucznia czy nauczyciela będzie szkoła, placówka zatrudniająca, kształcąca, przyznająca wyniki i tak dalej. Dokładnie te same podmioty byłyby uprawnione, z tym, że sposób zbierania danych byłby bieżący i nie taki, popatrzyliśmy w sufit, spisaliśmy dane zbiorczą, tylko po faktycznych danych. Myślę, że jest to nowocześnie opisane, nowocześnie pomyślane i dające mechanizmy do zarządzania edukacją i analizy jej efektywności na każdym szczeblu, do porównywania się i projektowania polityki edukacyjnej. I to na szczeblu od dyrektora szkoły, samorządu terytorialnego, władz regionalnych, centralnych, dane dostępne stosownie do potrzeb i uprawnień. Natomiast powiem szczerze, że założenia napisaliśmy już ładnych ileś tygodni temu i tak zwany proces konsultacji z inspektorem danych osobowych, z Rządowym Centrum Legislacji, mamy problemy rozmaite. I właśnie problemy dokładnie te same, co z prawem autorskim. Takie, że wydaje się, jak coś jest w internecie, to nie można tego zabezpieczyć, uczynić dostatecznie szczelnym i nadać uprawnienia tym, co mają dotychczasowe uprawnienia. Jest taki lęk, że w internecie to znaczy, że ktoś to weźmie, ukradnie i nie wiadomo, co z tym zrobi. Tak jakby nie można było ukraść papierowego dziennika u dyrektora szkoły tak samo. Czy ukraść bazy danych fizycznie gromadzonych, nie wiem, u kuratora czy gdzieś tam. Po prostu jest to nowocześniejsza metoda organizacji i zarządzania, ale którą można technologicznie w dzisiejszych czasach zabezpieczyć. Jeżeli, że tak powiem, przepraszam, złodziejstwo zaczniemy traktować dokładnie tak samo, bez względu na to, czy ono się odbywa w internecie czy gdziekolwiek indziej, to myślę, że pokonamy pewną barierę mentalną, że przejście na papierową administrację, papierowe publikacje, przejście na te możliwości elektroniczne będzie łatwiejsze. Pracujemy nad tym, ja mam nadzieję, że w końcu te nasze różne tu żmudne prace i uzgodnienia doprowadzą do tego, że doprowadzimy do tej naszej ustawy o systemie informacji oświatowej, która da nam nowe szanse na takie lepsze zarządzanie edukacją i liczę, że ten proces legislacyjny uda nam się w najbliższym czasie przyspieszyć. To jedna z takich możliwości dających pewną nowoczesność w administracji, również tej edukacyjnej. Dziękuję.